Witam, witam serdecznie na kanale Jack TV. Słuchajcie, troszkę odejdziemy od tematu rolników, gdzie protestują i będą dalej protestować. To już sami wczoraj widzieliście. Słuchajcie, przejdziemy do innego tematu, tematu szkolnej 17. Ja tam tak bardzo mało wchodzę ostatnio, że słuchajcie, dzisiaj obejrzałem jeden film, może nie ze szkolnej, ale ktoś inny się wypowiadał i słuchajcie, i tak wszedłem na tą szkolę. I tak wszedłem na tą szkolę, bo tam mi przychodziły te wiadomości ze szkolnej, ale i tak nie wchodziłem, nie oglądałem, więc i tak nie byłem w temacie. Ale dzisiaj sobie wszedłem i tak, po pierwsze te filmy zauważyłem, że tak wchodzą, dzisiejszy film jest 7 godzin temu, no z dzisiejszego dnia. Drugi jest 14 godzin temu, to raczej wczorajszy. No i to tak dość już rzadko. Słuchajcie, film przedostatni, nie dzisiejszy, tylko ten wczorajszy, można powiedzieć. Powiem wam, tam jest tytuł Modlił się za Jacka, psa Rona, żeby do dołu wpadł, żeby jak najprędzej do dołu, ten, nie wiem, no, że o jego śmierć. No nieważne, no kurwa, no coś takiego było. Jakiś tam film ten by musiał chyba cofnąć się chyba jeszcze bardziej. Może się cofnę, zobaczę jeszcze sobie później. Wyszło, że się modlił za to, żeby on już tam ten... No kurwa. Po pierwsze, Krzysztof to już ma tak najebane we łbie, że nawet ci, co do niego przychodzą często i już jako ten, to powinien ich jako naprawdę dobrych ludzi brać, za dobrych ludzi brać i ten, nie. Każdy, kto do niego przychodzi jest skurwysynem, chujem, najgorszą mędą, jaka może być. On jest najlepszy. To jest jedno. To zawsze tak było. Drugie. Ten Jacek od psa Arona na tym filmie właśnie bardzo wkurwiony przyszedł, puścił mu ten film, przywiózł mu jakieś paczki na szybko i powiedział, że chce stamtąd wypierdalać, bo ma to kurwa dość. Następny film z dzisiejszego dnia dokładnie nie oglądałem, więc też tak to tam wygląda jakoś dziwnie. Powiem wam szczerze tak, Krzysztof już nawet za dużo nie protestuje, bo z nim już wiadomo, no, nie jest bardzo stary, bo on nawet nie ma 70. Jest śmierdzącym, tłustym leniem, który kurwa już teraz nawet nie chce mu się ruszać i siedzi tylko na pieprzonym łóżku i to w pampersie. Drugie. Sradek. I co? Co ty na to? Znalazłeś jakiegoś pajaca, którego będziesz mógł nie wiem, przez kogoś nagrywać i materiały i żeby kasa szła? Będzie bardzo ciężko. Chyba, że na jakichś menelach. Bo tylko na tym się będziesz mógł oprzeć. Nikt normalny nie pozwoli, nie da sobie sobą pomiatać i żebyś ty na tym zarabiał. Jedynie tylko menele. Słuchaj,
jak już tak bardzo tam to się wypala, bo tam to już tak, ja już, to już też dawno mówiłem, ta osoba coś mówiła, to też, że szkolna się kończy. Nie, no ja już to mówiłem dawno. Szkolna się kończy. Majora już teraz nie ma, to szkolna już tak naprawdę się kończy. Możesz tam sprowadzić kogo chcesz i gówno to da, bo nie będzie to samo, co było kiedyś, jak był major. Także słuchaj, ja mam propozycję dla ciebie. Może chcesz spróbować ze mną? Słuchaj, do mnie masz bardzo blisko, to nawet nie musiałbyś wynajmować gościa, który będzie chodził i nagrywał, bo miałbyś jakieś 60 km czy 70 km do mnie, mógłbyś kurwa przyjeżdżać i nagrywać. Bo ja potrzebuję takiego, który będzie nagrywał, będzie montował, będzie przygotowywał te filmy i wrzucał je. Tylko że jest jedno. To nie jest tak jak z Krzysiem. Misiem. Ja mam swoje konto. Na moje konto idzie kasa. I ja bym ci płacił. Co ty na to? Sralek. Na to się nie zgodzisz, bo przecież z tego będziesz miał gówno. A ja bym ci nie dał za dużo, tylko tak za to, że przyjeżdżasz na paliwko, za nagrywanie, za montowanie, za wrzucanie. W sumie ja to sam umiem. Potrzebowałbym tego. Ale jak tak chcesz, bo słuchaj, no kończy się tam szkolna, no żadnego pajasa nie znajdziesz, chyba że jakiś menelów będzie, będziesz jakiś tam ludzi próbował ten, ale myślisz, że taki Jacek od Harona będzie chciał po jakichś menelach chodzić codziennie? Chłop, kurwa. Ten człowiek ma żonę, dzieci, dziecko czy dzieci, więc trochę nie bardzo, nie? Także powinieneś się zastanowić. Możesz uderzyć do mnie. Ja mogę spokojnie. Pod filmami mam swojego maila. Także możesz napisać. I możemy jakąś współpracę ze sobą tam spisać i zacząć działać, tak? Ale nie pozwolę ci na to, żebyś ty miał numer mojego konta, znaczy numer, znaczy dostęp do konta Stipli, czy w ogóle na mój kanał ten dostęp. W sumie dla mnie to byś tylko nagrywał, montował, do mnie wrzucał, a ja sobie już wrzucał samemu na kanał. Także tutaj nie byłoby tak prosto i tak nie będzie prosto już z żadną osobą normalną. Ha! Jedynie, to jak ci powiedziałem, zostają ci bezdomni żule, którzy tak naprawdę nie mają pojęcia o tym wszystkim, nawet nie wiedzą, ile takie rzeczy mogą kosztować. Ile z takich rzeczy można wyciągnąć. O! No także niestety tak to wygląda, chłopie. Myślę, że się sradeczku nastawiłeś na te czasy, kiedy to wszystko się może skończyć i skończy się. To chyba jeszcze w tym roku. I co ty na to? Co zrobisz? Pracujesz? Jesteś przygotowany na to, żeby zarabiać? Bo na tym się skończy. Jak zaczniesz sam siebie nagrywać jak kiedyś, to dupa z ciebie. Słuchajcie. Tak przy okazji obejrzałem w tej szkolnej troszkę więcej niż to, co mówiłem. I tak cofnąłem się troszkę. Widziałem takie jakieś dwa dziwne filmy. Jakiś odcinek specjalny, coś tam. Słuchajcie, nie wiem, jak wy to
jak wy na to reagujecie, jak wy o tym, co wy o tym myślicie, bo jak Sradek nagrywał i miał swój kanał, to raczej nie miał tam za dobrze, dlatego on usunął ten kanał. Drugie, słuchajcie, jest jeszcze jedno. A może nie do was, bardziej do Sradka. Sradek jest... ja rozumiem, że chciałeś pomóc komuś i pomogłeś, udało się i wszystko fajnie wyszło z tą jakąś pompą dla jakiegoś dziecka. Okej, super, jestem za tym, ale jest jeden mały problem. Chłopie, miałeś kiedyś swój kanał, a teraz zrobiłeś to na kanale Mlecznego Człowieka, nie na swoim kanale. No fajnie, że korzystasz, kurwa, z czyjegoś kanału, bo na twoim kanale jakbyś to tak, albo otworzył swój kanał na nowo, jakichkolwiek. Miałbyś tam hejt i to niezły, jak zawsze. Jak to miałeś wtedy. Ale żeś to zrobił, kurwa, przez kanał, przez kanał Mleczny Człowiek, to ci się udało. Okej. Ktoś na to zareagował, ktoś pewnie sprawdził dokładnie co i jak, bo to nie jest tak, żeby wysłać kupę kasy, a nie sprawdzając tego, czy to jest naprawdę, czy to jest kurwa tylko po to, żebyś ty mógł sobie zarobić. Okej, wyszło na to, że pomogłeś, okej, ale wiesz co, nie jestem za tym, żebyś napierdalał to nie na swoim kanale. Wyświetlenia są, kasa jest. Chłopie, jesteś kurwa naprawdę, naprawdę dla mnie jesteś malutki, malutkim skurwysynem. Wiesz co ci powiem? Chciałbym, żeby cię kurwa do wojska zaciągnęli i żebyś poszedł tam kurwa zawalczyć. Albo po prostu nie miałbyś innego wyboru. Chciałbym, żeby tak było. Ja się tego nie boję. Będę musiał, pójdę. Będę miał walczyć, będę walczył. A ty jesteś ciotą. Jesteś zwykłą, jebaną ciotą, która w jakiś sposób próbuje mieć zasięgi, kaskę, żeby szła. To ci kurwa długo nie pójdzie. Bo zauważ, frajerze, jeden, że niestety, ale wojna, trzecia wojna, wisi na włosku. A ty jesteś osobą taką, która zostanie zabrana. Niestety. A to ci się bardzo udało tylko z tym, że pomogłeś. Ale nie na swoim kanale. Nie na swoim kanale. Jesteś degeneratem. I to wszystko, moi widzowie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Co wy na to i co wy o tym myślicie. Do zobaczenia. Do następnego.